Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Gold Rusha. Ja sobie troszkę pograłem poza odcinkiem. Nakopałem tyle złota, ile mi tak naprawdę starczyło benzyny w koparce, bo już niestety pacha się w niej skończyła. Nakopałem w sumie 110 gram złota. Jak widzicie, mam siano na minusie. Nie wiem w sumie, jakim cudem mi koparki nie zabrali, skoro to siano na minusie faktycznie mam. No ale cieszę się, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, się cieszę. Więc pojedziemy, zobaczymy, ile ja dostanę za to złoto. Znowu będę trochę w plecy, że tak powiem, bo jednak no będę musiał tego złota trochę sprzedać w stanie surowym, no ale trudno. Uwielbiam ten przejazd tutaj, taki wąski, że tym samochodem i tą plastikową, nie, plastikowym, jak to się nazywa, plastikową fizyką jazdy, o. No ciężko jest tu czasami wycelować, zwłaszcza że to auto na każdym wyboju podbija i to także przez chwilę jest nadsterowne. Ale co zrobić? No nic, jadę do miasta i zobaczymy, ile ja tego złota będę musiał sprzedać najpierw na właśnie na surowo, żeby móc w ogóle jakieś sztabki zacząć wytapiać. Po prostu tym im dłużej jeżdżę tym samochodem w tej grze, tym bardziej czekam, aż będę mógł sobie szybką podróż odblokować. Nie dziwię się, że ją dodali. Mimo tego, że nie jedzie się jakoś bardzo długo z naszej działki do tego miasta. I tak jest to tak uciążliwe. No bo chciałem zarzucić, ale się nie udało. Za każdym razem działa to inaczej. Dobra. Wysiadamy. Dobra. Czystymi reflektorami. Mam nadzieję, że mi granie będzie jakoś... Wiecie, ja potrzebuję tak... Nie wiem, ile ja potrzebuję w sumie. No jeszcze trochę, by nie jeździć w kółko. Już tyle. No wiele mi tego nie zostało, ale trudno. Dobra, wytapiamy sztabkę. Mało kasa pójdzie na to cała. Dobra, to sobie tam później jeszcze pojadę. Trudno. Coś miałem powiedzieć. A, no tak, na papierową fizykę jazdy już ponarzekałem. A, miałem jeszcze powiedzieć, że mi się film renderuje z Arka w tle i mam nadzieję, że jakoś FPS-y będą trzymane na aktualnie. Teraz jest 45. Dziwne trochę, ale dobra. Mniejsza z tym. Ja czekam na te sztabki, wszystko posprzedaję i mam nadzieję, że starczy mi na zakup dużej koparki, bo bardzo bym chciał tą dużą koparkę. Tą małą i tak już się lepiej kopię niż tą płucznią tam. Nabieranie łopatą ziemi i wsypywanie tej płuczni. No ale ta duża koparka myślę, że mogłaby dobrze usprawnić to całe wydobycie. Zauważyłem też w ogóle, że warsztat jest dodany do tej gry. Warsztat Steama oczywiście. Można tam modyfikacje pobierać. Ja nawet nie wiedziałem, że ta gra ma ten warsztat. No to całkiem ciekawe. Myślę, że za jakiś czas... żebym tu zdążył po tą sztabkę. Że za jakiś czas właśnie jakieś mody zacznę pobierać, ale to dopiero za jakiś czas, na razie jeszcze nie mogę odpalić, o, chyba. To dopiero za jakiś czas. Dobra, już wiem, że mi pieniędzy nie starczy, dlatego wytopiłem sobie to złoto, które jeszcze przy sobie miałem, wrzuciłem tam. I właśnie jedziemy. Chcę sobie kupić na pewno przyczepkę na paliwo, nie wiem ile ona kosztuje, to jest chyba to. Duże spalinowa, nie, to nie to. Stot? Tak, 4000 kosztuje. Chciałbym to kupić, bo tankowanie koparki właśnie za pomocą kanistrów jest strasznie upierdliwe. Nie dość, że tak naprawdę mało tej benzyny jestem w stanie przywieźć sobie w tej ilości kanistrów, a mam ich plus 5. To jest w sumie ze 100 litrów, bo do nich chyba wchodzi po 20 do jednego. I taką ilością paliwa jestem w stanie koparkę zaślinić na naprawdę, naprawdę krótko. Więc no, przydałoby się to. O właśnie, ja sobie tu podjadę w ten sposób. Teraz będę mógł zatankować sobie bez problemu te kanistry, nie wyciągając ich. O Boże, jaka tu jest spontanina. No i teraz trzeba sobie po jednym kanistrze wziąć. I na tą koparkę sobie wchodzić. I tankować. Zobaczycie, ile jeden kanister daje benzyny tak naprawdę. No praktycznie nic. No i mówię, trwa to dosyć długo, więc to też nie jest za dobre. Myślę, że potrzebowałbym takich z 20, żeby całą
tą koparkę zalać na fula. No ale co zrobić? Już jest ostatni kanister, chyba koparce dalej praktycznie rezerwa się świeci. Naprawdę ta przyczepka by się przydała. To cała cysterna mobilna, bo... Nie, przepraszam, jeszcze jeden został. Super. Dobra, lecimy z koparkowaniem. Musimy sobie odpalić tą naszą koparę. I znowu... A dobra, trzeba wejść tryb cały ten... cały tryb operowania tym ramieniem. I lecimy. A, dobra. Jeszcze jedna rzecz. Dałoby się maszyny włączyć. Dobra. Jeszcze szybko sobie tu pójdziemy i tak, musimy uruchomić generator. I pompę też musimy uruchomić i tą maszynę, chyba że ona nie działa. A, jeszcze wiaderko musimy tu postawić. Zapominam je odstawiać na miejsce, jak już wypłukam sobie to złoto. Ej, oddaj ten kabel, ej. O, dobra, maszyna już działa. My sobie wsiadamy i koparkujemy dalej. No, trochę już ogarnąłem mniej więcej, jak to działa. To jest... Dobra. Trochę już ogarnąłem sobie, jak tą koparką kopać. Mam nadzieję, że ta duża będzie tak samo obsługiwana. O, jak nie, to znowu mnie czeka. Znaczy, w sumie jakoś dużo czasu mi nie zajęło nauczenie się obsługi tej koparki. Myślę, że jakbym posiedział chwilę w ustawieniach i przystosował sobie sterowanie. To jest... A, auto. Ja pierdzielę. Toczyło się, bo tutaj nawet czasami jak zaciągniecie ręczny, a auto stoi na sporym zboczu, to i tak może się stoczyć. Więc o tym też trzeba pamiętać. Dobra, ja tu trochę pokoparkuję sobie. Żeby was tym nie zanudzać i usłyszymy się, jak będziemy jechali wydawać nasze pieniądze. Ojej, tu już mam powoli problem. Nie mogę pogłębiać tej dziury, bo dokopałem się do twardej ziemi. Niestety jak próbuję tam kopać, to mi wyskakuje komunikat, żebym tam nie kopał, bo se zęby stępię. Ja trochę mało nabrałem tym razem do łyżki. Będę musiał po prostu kawałek w tę stronę poszerzyć tą dziurę. Nie chcę jej robić, wiecie, jakiejś gigantycznej, bo już dawno mógłbym się obkopać wokół tej... Kopać? Nie no, po prostu wykopać dziurę dookoła dosłownie tej koparki. Ale nie o to chodzi, nie? Nie chcę sobie aż tak wyjść tutaj terenu, bo później będę miał problem, żeby się tu poruszać. A jakby późniejsze sprzęty, które tutaj będą, to one są dosyć duże i wiecie. Też trochę stupiłem, że tak blisko zacząłem kopać. Nie wiem, że tą działkę później tam można zresetować albo w ogóle przenieść się na jeszcze inną. Ale jednak nie chciałbym sobie tego aż tak rozwalać. Jak widzicie, a, bądź też nie, ale pewnie jak to powiem, to zauważycie, mam bardzo mało paliwa już, znaczy bardzo mało, w sumie połowę tego, co miałem. Nie, na pewno będzie trzeba powiększyć tę dziurę, bo tutaj, ja, wiecie, nabieram po pół łyżki, zresztą jak zobaczycie tak, to widzicie, że ja już faktycznie do tej ziemi się dokopuję, tej twardej, i to dosyć mocno. Dobra, taka pół łyżeczki dosłownie, ale trudno. Myślę, że pokopię, aż mi się waha skończy i po prostu polecimy do miasta kupić sobie tą dużą koparkę i trochę też tą moją dziurę. Znaczy, ogólnie nasze moje maszyny przestawimy trochę w inne miejsce, gdzieś tam dalej. Dobra, skończyła mi się już benzyna w tej koparce. Ja wyłączę sobie tę maszynę, zaraz wypłukam sobie to złoto, które zakopałem. Przy okazji wyłączę sobie również to. I to jakoś dużo tam nie zużywa, ale po co ma chodzić i hałasować. I dobra, puczamy to. I tak jak mówiłem, lecę to sprzedać i spróbujemy sobie wynająć tą dużą koparkę. Myślę, że nią będzie trochę wygodniej to wszystko kopać. Dobra, jesteśmy już na miejscu. 72 gramy mam. Szczerze mówiąc, to o wiele więcej niż się spodziewałem. Ja obstawiałem coś koło 50. A więc to wyszłem nieźle na plus, że tak powiem. Więc wytopmy sobie to wszystko. Tu jeszcze mam poprzednią sztabkę, więc poczekam na tą.
i pojedziemy to sprzedać. Mam nadzieję, że tak z 4000 za to wszystko będę miał. Bo w sumie tyle by mi wystarczyło. Nie, dobra, tak z 4,5, bo jeszcze by trzeba było zatankować to wszystko. To z 4500 i możemy startować z tą dużą koparką. Mam tylko nadzieję, że za zwrot małej nie będę musiał 1500 zapłacić za transport i o to się trochę cykam. Ale dobra, zobaczymy. Dobra, zobaczmy, ile my za te dwie sztabki dostaniemy. Mam nadzieję, że wystarczająco. Za mało. Chociaż... może starczy. No w sumie 4600. No teraz pytanie, czy ja będę musiał faktycznie zapłacić za zwrot tamtej koparki, czy nie? Ja po prostu klikam, anuluję jakby wypożyczenie. Jak mogłoby być? Ewentualnie, nie wiem, zrobimy tak, że jak nie będę miał... Przecież nie, to teraz nie miałoby sensu. To wcześniej też było na środku? Nie przypominam sobie. Dobra, zobaczmy najpierw, jak z tą małą jest. Zamówienia. Jak ja mogę anulować to jakby? 1500 bym zapłacił. No to najpierw można byłoby zarobić sobie tą dużą, później byśmy odesłali tą małą. 50 litrów na godzinę zużywa. A ta? To w sumie nie jest duża różnica. Okej. Zobaczmy. Wypożyczmy ją za 2700. Za 2700 ją sobie wypożyczymy. Tak, jedną chcemy. I teraz ją przetransportujmy. Ja nie będę mógł mieć dwóch maszyn, bo ja mam ten. O kurde. Ja tego nie zrobię, ja muszę najpierw za tą małą jakby. O kurde, ale to jest głupie. No to trochę muszę jechać dorobić. O, ale dupa. No dobra, to najpierw na stację jeszcze po benzynkę. Muszę się udać. No dobra, to trochę trzeba będzie dorobić, żeby... Ogólnie potrzebuję ile? 3000. No dobra. Trudno się mówi. Och, jak dobrze, że... że ta sztabka jest 200 warta. Już się bałem troszeczkę, że jednak nie będzie wystarczająco dużo warta i nie będę mógł zrobić tego, co zrobić chcę. Dobra, jedziemy tutaj do naszego sklepu z maszynami. Siadamy. I teraz tak, ja ją mam już kupioną, tak. Dobra. I teraz tak. Małą koparkę ja chcę tutaj, dużą koparkę ja chcę tam. To się zgadza? Chyba tak. Przenieść maszyny. Dobra, i teraz z tą małą koparką co ja mam zrobić jakby? A tu dalej jest? Tak, a jakie ją mogę sprzedać? Jak ja jej się mogę pozbyć? To jest dobre pytanie. No nie wiem. No nie wiem, jak ja mam to zrobić. Ale możliwe, że... Nie wiem, czy ona będzie pobierała dalej opłaty, czy nie. Nie wiem, jedziemy. Mniejsza z tym. Ja chcę jeszcze wachę iść tankować. No przydałoby się, odpal ten silnik właśnie. Dałoby się. Dobra, to pojadę po tą wachę. Jedziemy na naszą działkę. Dobra, jest nasza wielka kopara. Ja zanim zacznę jej używać, to bym sobie przeniósł troszeczkę, odrobinkę jeszcze te maszynki w inne miejsce. Zobaczymy, jak daleko w ogóle dam radę to przenieść. Widzę, że nie za daleko. Może on się tak buguje po prostu. Nie, to jest limit. O, ale wystrzelił. Dobra. No to jeszcze chwilę sobie po prostu pokopię w tym miejscu. I tyle w temacie. To jeszcze chwilę tutaj pokopię. Dobra, przejdźmy się do kopary, albo nawet się przeteleportujmy. Dobra. Nie wiem, czy ona jest jakoś dużo większa. Zobaczymy. Tu to sobie ramię trochę podniosę. Okej. Jedziemy.
Właśnie mało mam pieniędzy, trzeba się śpieszyć, żeby znowu na minus nie wyjść po tej nocy. Mam nadzieję, że za tą koparkę mi nie weźmie siana, bo naprawdę będzie lipa. Ale to wolne jest, 7,5 km na godzinę, prędkość zawrotna. Jeszcze zanim zaczniemy kopać, to muszę sobie kanister jakiś wziąć. Okej, może być ten. Obojętnie. Aha. O, on jest pusty. Jakim cudem? Jedyny. Dobra. Niech będzie ten w takim razie. Lejemy sobie tą wachę. Tutaj, tutaj. No i to. Odpalamy. Tej widzę, jest podłączone dobrze, czyli woda tutaj już będzie śmigała. Jedynie co to wiaderko muszę tutaj dostawić. Nie, dobra, to było włączone i to ma być włączone, dobra. Wsiadamy i zobaczymy. Zobaczymy, ej. Przełączyłem się. Nie przełączyłem się w ten tryb kopania, dobra. Luna ma daleki zasięg, Jezu. Dobra. Praktycznie nic nie nabrałem do tej łychy. U mnie to normalne. Chyba powinienem odsunąć delikatnie tę maszynę. Bo tu może być Lipton z wysypywaniem, no. Dałoby się ją odsunąć. No dobra. Albo przestawić się po prostu i chyba przestawienie się będzie lepsze. Więc ja sobie podjadę, nie wiem, powiedzmy w to miejsce. Nie to chciałem robić, chciałem hamulec zaciągnąć. I okej, schowam sobie to sterowanie, bo mi przeszkadza. Przełączę się na mój widok głuchy. Ten. Dobra, trochę musimy sobie ramię tak zrobić. I wysypujemy. 12%, a prawie łycha była pusta, dobra. Lecimy sobie tutaj. Trochę za szybko zaczęłem ją. Znowu pusta. Czemu jak ja nagrywam to łyżki nawet pełnej nie mogę nabrać? O, przysięgam, że jak nie nagrywam, to mogę. Dobra. Teraz się uda, teraz się uda. O, ale wziąłem ziemi. Tylko, że mi się wysypuje. Halo. No niestety, ta łyżka się tak... To jest niemożliwe, nie? Znowu pusta praktycznie. Ale nawet za pustą sporo tu wleciało. Nie, ta łyżka się tak klinuje czasami, nie można ją w ogóle złożyć. Dobra, teraz jest pełna, w końcu, za nie wiem, trzecim, czwartym razem. Wiecie, na pewno jest dobrze, no jeszcze mógłbym ją trochę tak. 22%, czyli ta łyżka jest ogólnie dwa razy bardziej pojemna niż w tej małej koparce, to akurat dobra jest, myślę. O wiele lepiej będzie mi się tym ładowało, przynajmniej mam taką nadzieję. Jak mi to nie będzie uciekało z tej łyżki, dobra, już jakoś działa. No nic, to ja lecę dalej kopać. Myślę, że troszkę mi to zajmie tutaj wykopanie takiej ilości tego złota, żeby faktycznie było można włączyć znowu nagrywanie i pojechać na zakupy. Więc no, dla mnie to będzie kilka minut roboty, może nawet nie kilka, kilkadziesiąt, a dla was dosłownie nic. Powiem, muszę wam przyznać, że tą koparką to ta robota idzie tak dobrze. Żałuję, że ja sobie trochę dłużej na tej płuczni nie posiedziałem i od razu nie dorobiłem na tą koparkę, bo idzie to naprawdę o niebo lepiej. Mimo tego, że są takie błędy przy tym kopaniu, że widzicie, ta ziemia już się nie chce nabierać do tej łyżki, bo ta łyżka jest pełna, ale za to jak próbuję uwolnić tą łychę, to mi się wtedy ta ziemia wysypuje, więc takie mech. Ale co zrobić? Już prawie pełne wiaderko mam. To niestety dopiero pierwsze. A myślę, że z dwa to co najmniej będę potrzebował. Chociaż czekajcie. To by mi wyszło jakieś 4000 za to co najmniej. Myślę, że nawet jest 5000 bym dostał, jakbym przepłukał to wiaderko. Nie wiem, czy to by mi nie wystarczyło na magnetyt. Na przyczepkę do magnetytu. I ona byłaby już naprawdę fajna. Pod tym względem, że można byłoby dodatkowe źródło zarobku mieć. Chyba ją kupimy za chwilę. No to nie jest zły pomysł. Ja na razie
Nie potrzebuję jeszcze kupować cysterny, więc jakoś tam damy radę. Dziwną rzecz zauważyłem u kowala. Nie wiem dlaczego, jak się stanie pod tym, koło tego znaku, to tak jakby, nie wiem, jego cień. Aha. Jak się stoi tak, to że niby cień jest nałożony na te drzwi, czy co? Nie wiem, nie ogarniam. Ta gra ma bardzo dużo dziwnych błędów. Dobra, mamy tu sztabkę. W sumie ze 100 gram złota. Więc pojedziemy ją sobie teraz sprzedać i zobaczymy. No jakby nie chcę wydawać wszystkich pieniędzy, jakie tylko będę miał, bo one mi się przydadzą po prostu na zapłatę wszystkich długów. Ale na pewno trochę bym sprzedał. Nie wiem, czy opłaca się w ogóle inwestować w ten magnetyt. Dobrze, to się chyba magnetyt nazywało. Czy też nie. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Tylko, że do niego trzeba było tą przyczepkę. I ona kosztuje sama 4000 i jeszcze trzeba było ten stół. To myślę, że to nie jest jednak takie dobre. Ja sobie na pewno kupię bunusza jednego. I kupię też to. Łącznik grubego węża. Żeby trochę oddalić jednak tą moją całą maszynerię. Kurde. Jaki mobilny system oświetlenia. Czy ja czegoś będę potrzebował? No tak, w magnetyt nie będziemy inwestowali. A dobra, może ja bym najpierw tą sztabkę poszedł jednak sprzedać. Bo ja sobie nic nie kupię. 4000 za tą sztabkę mogę dostać. Ale cena lecin. Sakra. Nie. Jakbym spłacił kredyt, ile mam do spłaty? Nawet wszystkiego nie mogę spłacić. Słuchajcie, bo tam dwa koła to pójdzie za... To w ogóle... 2600 pójdzie i ogólnie dzienna rata. Dobra, wiecie co? Nie będziemy dzisiaj nic kupowali. Ja spłacę kredyt. Ale tak nie do końca. Gdzieś tyle oddam. Kapla myślę, że na spokojnie zarobię. Po prostu lecę czym prędzej dalej kopać to złoto. I po prostu całą noc myślę, że pokopię sobie na spokojnie to złoto i sobie trochę go za chwilę sprzedamy. Znaczy, za chwilę dla was, dla mnie to pewnie za długo. Dobra, jeszcze sobie to kupię i te maszyny sobie poprzestawiam. Już daruję sobie nagrywanie przestawiania tych maszyn, ale jak tylko byście wiedzieli, że idę to robić. Ale lipa! Patrzcie, pieniądze za wynajem maszyn. 3400, to jest o wiele za dużo. Dalej liczy mi tą małą koparkę, której nie umiem oddać. Złota zebrałem prawie 500 gram. Wizja za wynajem w pieniądzach 5500, ja pierdzielę. Patrzcie, nie mam kasy na minusie. Dramat, ja się nie wypłacę po prostu z tego. O, będzie lipa. No cóż, lecę dalej kopać. Coś tam sobie oglądam w tle i kopię, no 5000. Nie było aż tak ciężko zarobić. Gdyby nie to, że ja będę dostał 40% pieniędzy, które bym zarobił normalnie. Przez co właśnie, że będę musiał sprzedawać surowe, nieprzerobione na sztabki złota. No lipa, lipa, ale co zrobić? Kopać, co mamy robić. To jedyne wyjście. Dzień dobry, witam was już dla mnie dnia kolejnego. Od momentu... O Boże, znowu HUD mi się wyłączył. Niestety mam jakby przełącz... Boże, nie ta gra. Niestety od nagrania... Wspomniałem, że tu jest ta dziura. Ale to nie jest problem, jak sobie odpalimy mapę. Klikniemy na nasz samochód. Klikniemy zresetuj. No to się pojawimy w bezpiecznym miejscu, z którego na pewno damy radę wyjechać. Od poprzedniego odcinka minęły 2 dni.
Ja sobie pograłem dosłownie chwilę, jakby zebrałem 285 gram złota. Więcej mi się nie udało, bo po prostu kończyła się waha w naszej koparce. Zobaczymy, ile uda mi się tego sprzedać. Znaczy tak, ile uda mi się sprzedać. Ile uda mi się z tego zarobić. Mam nadzieję, że wyjdę chociaż na zero. Bo jakby nie mam za co kupić benzyny nawet w tym momencie, a jakby wracanie na płucznie mija mi się kompletnie teraz z celem, dlatego jak mi zabraknie powiedzmy pieniędzy, żeby w ogóle zatankować, to po prostu wezmę sobie niewielką pożyczkę, bo aktualnie żadnej nie mam wziętej i kurczę, po prostu zatankuję za to tą moją koparkę i polecimy dalej kopać. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego kredytu wziąć jakoś dużo. Bo raty tych, może nie raty, a jakby, mimo tego, że spłaciłbym tą pożyczkę tego samego dnia, to i tak bardzo, bardzo duże koszta bym poniósł. No, wiecie, koszta, koszta i później nie ma żadnego rozwoju. Zaraz sobie też sprawdzę na internecie, jak w ogóle zrobić, żeby przestać wypożyczać jakąś maszynę. Bo jakby dalej leci mi z konta za wypożyczanie tej małej koparki. Nie wiem kompletnie, jak anulować jakby to wypożyczenie. Więc będę musiał sobie to sprawdzić. No i cóż, ja lecę zobaczyć, ile za to mi przyjdzie dochodu. Zobaczmy. O, całkiem sporo. 500 zł na minusie, 500 dolarów na minusie, więc nie jest to jeszcze jakoś bardzo dużo. Mówię, za chwilę wezmę sobie pożyczkę gdzieś, nie wiem, na 7 stóp, zatankuję tyle, ile będę mógł. Nie stać mi jeszcze na mobilną cysternę, więc dalej tymi kanistrami będę musiał się bawić, ale jakoś damy radę. No, widzę, że niestety mogę wziąć na krócej, nie, tylko na 3 dni. Niestety nie mogę wziąć pożyczki najmniej niż 1200. One idą tak stopniowo. Może damy radę tu jakoś wpisać to. Chyba nie, dobra, to bierzemy na 1200. I tak, mamy 600. To ja sobie polecę. Kupię jeszcze parę kanistrów. One kiedyś się może przydadzą. Takiej większej ilości. Zobaczymy. No i zaraz pojedziemy to zatankować wszystko. Dobra, jesteśmy już koparka zatankowana. Ja dowiedziałem się, jak sprzedać tą maszynę. Może nie sprzedać. Zakończyć jej wypożyczanie. I okazuje się, że sposób ten jest tak upośledzony i tak się po prostu nie spodziewałem, że to tak będzie działało. Jestem w szoku. Koniec końców wygląda to tak, że będę musiał teraz wydać jakieś, czekajcie, 4,5 tysiąca dolarów będę musiał wydać teraz, żeby się tej koparki pozbyć. Pytacie jak? Dlaczego? Dlaczego ja tu nie mam w ogóle wiadra wsadzonego? Dobrze, jeszcze nic tu nie wrzuciłem. Okazuje się, że żeby zakończyć wypożyczanie tego sprzętu, wystarczy, że na naszej działce jedziemy w to miejsce. Tą koparką byśmy musieli udać się w to miejsce i tam byśmy mogli zakończyć jej wypożyczanie. Ja niestety zawiozłem ją, jakby zwróciłem ją z powrotem do sklepu. To oznacza, że po pierwsze muszę zapłacić 1500 za to, żeby odesłać tą dużą koparkę w tamto miejsce, ponieważ zwyczajnie na tej działce jest tylko jeden slot na maszynę, czyli ja tej koparki nie jestem w stanie tu wrzucić. Potem będę musiał wydać 1500 na to, żeby tą małą koparkę przysłać na tą działkę. A potem będę musiał wydać jeszcze kolejne 1500 na to, żeby przywrócić tutaj tą dużą koparkę. Więc jest kurde fantastycznie. Straciłem 4,5 tysiąca przez to, że ta gra czasami nie myśli. Ja też w sumie mogę to sprawdzić, ale naprawdę spodziewałem się, że zwracać tą koparkę będzie się właśnie w sklepie. No ale niestety tak nie jest, więc ja tutaj teraz łopatować i to tak całkiem nieźle i długo łopatować, bo trochę pieniędzy żem stracił. No ale coś zrobić, coś zrobić. Dobra, mam nakopane prawie 280 gram tego złota. Teraz przydałoby się to wytopić. Ja sobie troszkę tego sprzedam, żeby móc po prostu wytopić tą sztabkę faktycznie. Tak w całej nie wytopię, no ale dobra, trudno. Poczekam i
Po prostu sprzedam całe już to złoto, jakie mam. Bo kurczę, mało czasu mamy, a chcę wam jeszcze kilka rzeczy pokazać. Dobra, mamy pieniążki, trochę tych pieniążków. Udało mi się zarobić z tych sztabek i zobaczmy, co by tu można było kupić. Marzy mi się ta cysterna mobilna, bo kanistrami napełnianie pływnika w... Bo bardzo to jest dramat. Fajnie byłoby magnety zacząć robić. Tylko, że tak, potrzebujemy kupić przyczepkę 4000. Potrzebujemy kupić tą. Siedem tysięcy, to... Dobra, to wiecie co? Kupię sobie to. W sumie stół do przesiewania byłby też fajny. Byłby fajny. Zostałem 5500. Chyba zrobię ten stół. A nie wiem czy to. To można w sumie w wiadrach magazynować, więc nie wiem czy bym sobie tego nie kupił i już nie zaczął magazynować. Też nie byłby głupi pomysł, po prostu w wiaderkach to magazynować. Żeby to sprzedać i tak potrzebuję przyczepkę. Wiecie co, zacznę już to zbierać. Czemu by nie? Bo tylko to jest mi potrzebne tak na dobrą sprawę. Kupię sobie dwa wiaderka. No. W sumie będzie git. Będzie git. No szkoda, że tego nie mogę kupić, bo to przesiewanie ręczne już mnie zaczyna irytować, ale co zrobić. Dobra, ładuję wszystko na samochód. I jedziemy na działkę, ja jeszcze troszkę many dorobię. Chyba. Już nie wiem, czy w tym odcinku, czy w następnym zobaczymy. Bo co to potrzebuje, a już się nie wyświetla. Dobra, trudno. Wracamy na działkę i pokażę wam, jak to działa. Patrzcie, co się w ogóle wydarzyło. W momencie jak jechałem sobie do miasta, żeby zatankować, bo niestety skończyło mi się paliwo. O! Serio? Serio? Znaczy, że wyleciałem poza mapę. Ogólnie przyjeżdżałem sobie tędy, między tymi dwoma nie, to ja już dalej byłem. Nie, no między tymi dwoma kamieniami przyjeżdżałem i mi auto wystrzeliło w kosmos, normalnie w kosmos. Całą mapę było widać. Szybko zatrzymałem grę escape'em, ale nie wiem czemu jakby nie zatrzymało się to faktycznie. Kurde, jakbym wiedział to bym klipa zdążył nagrać, teraz to już dupa, 30 sekund minęło, bo... On się przez 15 sekund zastanawiałem co się stało. Właśnie w momencie jak zatrzymałem grę. O Boże, to było dziwne. Nie biorę cysterny. Cysterna jest naprawdę fajna. Tylko nie fajnie się patrzy, ile pieniędzy trzeba zapłacić za jej uzupełnienie. 50% na razie jej tylko zalałem. Niestety wszystko wlałem w koparkę. I przez to, że wszystko wlałem w koparkę, nie miałem co zalać w tego. W moją. W mój generator. I po prostu energia mi się skończyła. Wiecie, żeby przepłukać to złoto, mógłbym od razu jakby przepłukać złoto i. Zawieźć się tu, sprzedać i w ogóle. No ale chcę najpierw przez tą maszynę do magnetytu przepuścić, a do tego już jednak paliwo jest mi potrzebne i w ogóle energia, woda. A poza tym nie mogę dalej wydobywać złota w momencie, gdy po prostu nie mam tej energii, więc no cóż, trzeba wrócić, zatankować trochę benzyny w kanistry i tą benzynę w kanistrach mieć właśnie po to, aby ewentualnie za daleko, no łeb masz jak za daleko. I po prostu tą benzynę ewentualnie wylewać właśnie do generatora i pomp. Aha, teraz w ogóle widzę, że mi się kanistry zbugowały i te wiadra. Nie mogę ich w żaden sposób podnieść. Może po wczytaniu gry to coś da. Nie wiem, zobaczę. Nie wiem co się wydarzyło. O! Dobra. Zaczęło działać. Nie miałem rozkminę, bo one były pełne i tak się zastanawiałem, co się właściwie stało. Dobra, tankuję sobie kilka i wracam na działkę. What? Dobra, podłączymy sobie tą naszą maszynkę. Coś jest nie tak. Ona włączona nie jest?
Dobra, nie jest włączone. To jest. O, dobra. Nie wiem, do czego nie było włączone. Okej. Jest włączona, działa. Działa, dobra. Zostawimy tą maszynkę, ona jest tutaj już podstawiona ładnie. Może ona stać nawet i w tym miejscu. Bo wiecie co, po węże i kable będę musiał pojechać. A to żaden problem. Te wiadra, które kupiłem, od razu sobie dajemy tutaj. Ciach, ciach. Okej, no i dobra. Lecę po te kable szybko. Dobra, do pompy podłączamy sobie wąż. I podłączamy ten wąż do tej maszyny. Z tej strony musimy to zrobić. Okej. I to samo robimy z kablem. Ciach. No to już z tej strony. Okej. Wszystko mamy podłączone. Weźmy sobie teraz wiaderko z ziemią po prostu. Czy się całe wysypało? Raczej tak. Całe się wysypało, okej. Stawmy sobie to wiaderko tutaj. Weźmy jeszcze drugie. O, widzę, że to ma całkiem sporą pojemność. Okej. 70%, a to też sobie wyciągnę, czemu by nie. Dobra. I tak, włączamy tą maszynę teraz. Nie wiem, czy dobrze tego używam. Chyba tak, no nie wiem. Okej, okay, mamy trochę tego magnetytu. Teraz to musimy zabrać. A nie, czekajcie, to wiadro z magnetytem to tu może być w sumie. Muszę jedynie teraz wziąć nowe wiadro na ziemię. Czekajcie, to już jest jakby przepłukane. To odstawiam na bok, to można włączyć z powrotem. No, więc trochę tego mamy. Dobrze. Widzę, że też się nie marnuje to, w sensie nie trzeba pilnować, żeby wyłączyć tą maszynę w odpowiednim momencie, bo wszystko się robi automatycznie, to jest całkiem przyjemne. 3% magnetytu dopiero mamy. No ładnie. No dobra, myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. I w następnym prawdopodobnie polecimy sobie kupnem na pewno stołu do przesiewania. Żebym już nie musiał z tą miską siedzieć, bo to jest uciążliwe. I myślę, że przyczepkę do magnetytu również sobie kupimy w następnym odcinku. No i cóż, do zobaczenia.